Dzień dobry, nazywam się Danuta Lebioda i jestem pierwszą wiceprzewodniczącą Komisji Kobiet COPA COCECA oraz od ponad 20 lat przewodniczę grupie kobiet zrzeszonych w Izbie Rolniczej. Są to kobiety rolniczki z całej Polski. Odkąd pamiętam, nigdy nie mogłam pogodzić się ze stereotypem wizerunku kobiety wiejskiej. Moim zdaniem to kobiety na wsi są wielką, zapomnianą grupą społeczną w polityce rolnej. Następuje wyludnienie wsi, więc moim zdaniem naszą rolą jest to, aby tą wymianę pokoleniową dokonać, aby ta wymiana pokoleniowa dokonała się w taki sposób, aby zachować to, co najpiękniejsze jest na wsi, ale jednocześnie zadbać o to, aby nasza praca w gospodarstwach była kontynuowana. Przecież to właśnie my, kobiety, prowadząc nasze gospodarstwa, produkujemy ponad połowę żywności na świecie. Problemy wsi to są problemy przede wszystkim spadające na nasze ramiona. Mam na myśli tutaj politykę klimatyczną, nieuczciwe praktyki w handlu, zanik tradycji więzi społecznych, ochrona środowiska. Mogłabym tu wiele wymienić przykładów. Pomimo bariery językowej, jestem pierwszą Polką, która od 2004 roku, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, dostąpiła tak zaszczytnego stanowiska, funkcji, jaką jest wiceprzewodnicząca Komisji Kobiet w COPA COCECA. Jestem pewna, że komisja zawsze broniła i będzie bronić praw kobiet wiejskich. Zawsze będzie wspierać, pomimo bariery językowej, kulturowej, nasze działania. To, co przeżyłam w tym czasie, dzięki Wam, drogie koleżanki, nie da się wymazać gumką. Nie da się zapomnieć. To są chwile bezcenne doświadczeń, przyjaźni, wspaniałych uśmiechów, radości. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Dziękując za te cudowne chwile, chciałabym również życzyć nam, rolniczkom, kobietom wiejskim, przede wszystkim zdrowia. Wszystkiego najlepszego w tym wspaniałym dniu, jakim jest 15 października, to znaczy nasze Święto Kobiety Wiejskiej. Życzę przede wszystkim wytrwałości i siły w dążeniu do obranego celu. Wszystkiego dobrego, moje koleżanki. Jestem dumna z tego, że jestem rolniczką i Polką. Jestem kobietą wiejską. Pozdrawiam bardzo serdecznie.